Cześć wszystkim, witam z pokładu Mazdy CX-60. Samochodu wyjątkowego, a przynajmniej mam wielką nadzieję, że to jest samochód wyjątkowy. Czemu? Ponieważ zdradzę już na wstępie, że ja jestem wielkim fanem Mazdy jako całej, szczególnie kierunku, w jakim ta marka podąża, to znaczy własnego kierunku, nie kopiowania rozwiązań, które mają wszyscy. I jedna bardzo ważna rzecz odnośnie tego filmu, to nie jest test, dlatego że ja na pełen test Mazdy CX-60 cały czas czekam, to znaczy czekam na ten samochód, abym mógł go mieć kilka dni, wyrobić sobie własne zdanie na jego temat i zrobić tak jak zawsze, czyli je po prostu wypowiedzieć. Dzisiaj to będzie bardziej prezentacja tego samochodu, a ponieważ ja o CX-60 za dużo jeszcze nie wiem, bo tak jak powiedziałem, do testu je jeszcze nie dostałem, to zrobimy dziś troszkę inaczej. Otóż, ja swego czasu, może niektórzy z Was wiedzą, którzy oglądają mój kanał, Mazdy swego czasu nawet sprzedawałem. Mam cały czas kumpli w tej marce i zrobimy w ten sposób, że siądziemy sobie z Michałem, który nadal Mazdy sprzedaje, czyli będzie to taki odcinek testującego samochody z osobą, która te samochody sprzedaje. Sam wybór Michała też przypadkowy nie jest, bo jest to jeden z najlepszych sprzedawców w tej marce. Uwierzcie mi, wiem co mówię, bo siedziałem z nim biurko w biurko. I postaramy się Wam dzisiaj, jeszcze przed takim pełnym testem, który przeprowadzę już sam, o CX-60 opowiedzieć jak najwięcej, żebyście mogli go poznać. I też uprzedzam, to nie będzie żadna marketingowa gadka. Siadamy jak koledzy, rozmawiamy o tym samochodzie. Ja mimo tego, że powiedziałem, że Mazdy kocham, oczywiście widzę wady tych samochodów, więc o tym też pogadamy. Także jeśli jesteście ciekawi, to jedziemy po Michała, Wy oglądacie dżingiel i gadamy. No dobra, to jest z nami Michał. Cześć Michał. Cześć Kamil, witam wszystkich Twoich widzów. Tak jak już pewnie Kamil wcześniej wspomniał, jestem pracownikiem Mazdy Bułtowicz, pracuję 7 lat, no a dzisiaj jedziemy naszym nowym, całkowicie nowym modelem Mazdą CX-60 z napędem hybrydowym typu plug-in. Powiem tak, to jest samochód, którego w Mazdzie dawno nie było, bo jest to samochód większy od CX-5. Ja przed chwilą wsiadłem do niego po raz pierwszy, nie miałem żadnego kontaktu z tym samochodem i powiedz mi, jak Wy w ogóle pozycjonujecie ten samochód? Wymień na przykład rywali, jakich widziałbyś dla tego auta. Generalnie jeśli chodzi o segment, wielkość samochodu, no to taki najbardziej zbliżony rywal to myślę, że Volvo XC60, Audi Q5, pozycjonowany jest też Mercedes GLC, choć moim zdaniem jest trochę mniejszy, Lexus NX też jest trochę mniejszy, więc też bym go raczej nie porównywał do Mazdy CX-60, więc myślę, że Volvo XC60, Audi Q5 to takie najbardziej zbliżone auta, choć ona i tak od nich wszystkich jest troszkę większa. Są to różnice w centymetrach tak naprawdę, no ale jednak są. No i druga rzecz, bardzo dużo osób myślało, sam tak na początku myślałem, że to jest po prostu, tak w cudzysłowie, nadmuchane CX-5. Mhm. Z tego co wiem, to jest to nieprawda, więc jak mógłbyś powiedzieć troszkę, czy to jest oddzielny zupełnie model, czy to jest troszkę powiększone CX-5? Zdecydowanie tak, jest to całkowicie nowy, oddzielny model, sporo większy od CX-5, bo dłuższy 17 cm, kilka centymetrów szerszy, zresztą widać po konsoli, jak ktoś usiądzie w CX-5 i w CX-60, tu pojedźmy w prawo. To od razu pierwsze, co się rzuca w oczy, że jest naprawdę bardzo dużo miejsca, jeśli chodzi o przestrzeń między kierowcą a pasażerem. Więc nie, to nie ma nic wspólnego z Mazdą CX-5. Gabarytowo, jeśli chodzi na przykład o długość, bardziej zbliżona jest na pewno do Mazdy 6. Natomiast tu jest całkowity, nowy, bardzo duży rozstaw osi, więc to, jeśli chodzi o samą długość, to do szóstki bardziej bym to porównał. Natomiast nie, to nie jest podniesiona Mazda 6, jeżeli ktoś by pytał. Całkowicie od podstaw zrobiony model z nową jednostką napędową. Jedyne, co jest wspólnego z poprzednimi naszymi modelami, to silnik 2,5-litrowy benzynowy o mocy 191 koni. Natomiast też jest inaczej umieszczony w porównaniu do szóstki i do CX-5. Skrzynia całkowicie nowa, bo 8-stopniowa. Do tej pory mieliśmy 6-stopniowe skrzynie. Nie jest to skrzynia CVT, tak jak w większości hybryd. Normalnie hydrauliczne, zresztą czuję, że zmienia biegi, nawet jak jedziemy w trybie w pełni elektrycznym. No więc tak, całkowicie nowy model w naszej gamie. Gdyby to było CVT, to ja już bym wysiadł i skończylibyśmy nagrywanie, bo nie miałoby to sensu. Powiedz mi, gdybym przyszedł dziś do Ciebie i chciał ten samochód zamówić, co ja mogę znaleźć tam z przodu, czyli właśnie pod maską? Na chwilę obecną w sprzedaży mamy dostępne dwie jednostki napędowe, czyli tą, którą jedziemy, hybrydę typu plug-in o mocy łącznej 327 koni, 500 Nm, 5,8 do setki, więc jak na dwutonowy samochód dość spory, to naprawdę bardzo dobry wynik. I w sprzedaży już dostępny jest również silnik diesla,
o pojemności 3,3 litra i dostępna moc to będzie 200 koni z napędem tylko na tył, co jest też nowością w Mazdzie, oraz z napędem na 4 o mocy 254 koni. Ten słabszy ma 450 Nm, ten mocniejszy 550 Nm. Też co jest nowością, napęd jest stały, można powiedzieć, ponieważ cały czas mamy przenoszenie napędu na obie osie, natomiast przy takiej jeździe jak teraz, to jest ładna pogoda, nie jest ślisko, 90% napędu jest przenoszone na tył, 10% idzie na przód. Natomiast przy wiadomo, jakiś uślizgu osi, przedniej osi i tak dalej, ten napęd dochodzi nawet do 50/50. Mało tego, mamy specjalny tryb jazdy off-road, który też wymusza, tak jakby nawet teraz, żeby to przeniesienie napędu było po prostu bardziej równomierne. Powiedz mi coś o prądzie, bo to jest, jeśli dobrze kojarzę, pierwszy napęd typu plug-in u Was z życia. Jakie tutaj macie zasięgi takie przy jeździe na samym prądzie i jak to się przekłada też na jazdę na przykład po rozładowaniu baterii? Bo tak jak powiedziałeś, to jest 2,5 litrówka taka, która była w Mazdzie do tej pory. Tak, zgadza się. Wolnossący, czterocylindrowy silnik. Jeśli chodzi o prąd, to tak, baterie mamy o pojemności 17,8 kWh, co pozwala w trybie miejskim do 100 km na godzinę przejechać około 63 km. Wiadomo, że tutaj wpływ, jak przy każdym, czy to elektryku, czy pluginie, na pewno wpływ na ten zasięg będzie miała temperatura, styl jazdy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast testowaliśmy już naprawdę te 60-61 km przy takich temperaturach, jak mamy teraz, czyli tam okolice 20 jeszcze stopni. Jest to realne. Na pełnym elektryku możemy jechać do 140 km maksymalnie. Możemy ładować go zarówno z gniazdka, jak i z wallboxa, tak jak jest to w naszej MX-30. Jeśli chodzi o rozładowanie, to nie da się tutaj rozładować baterii do zera. Teoretycznie na wyświetlaczu zasięg wyświetli nam się jako 0 km, natomiast około 15% cały czas zostanie. Wtedy załączy nam się silnik spalinowy, żeby te 15% cały czas utrzymywać, po to, żebyśmy mieli te 327 koni dostępne cały czas. To, co jest fajne i nie występuje we wszystkich wersjach konkurencji, jeśli chodzi o plugin, to mamy tak zwany tryb supercharger. Nie wiem, czy to tak się dokładnie nazywa. W każdym razie takie mocniejsze ładowanie. Teraz jak jedziemy sobie drogą szybkiego ruchu, możemy to aktywować. Już słyszysz, że załączył się silnik spalinowy. Pojawił się ten znaczek właśnie z tego przycisku i teraz mniej więcej proporcje są takie, że na 1 km, przepraszam, na 2 km przejechane dojdzie nam 1% do baterii. Fakt, silnik spalinowy spali wtedy około litr, półtora więcej, no ale coś za coś, nie musimy wtedy szukać gniazdka, ładować, tylko po prostu samemu możemy sobie to zrobić podczas jazdy. Dobra, powiedz mi coś o wyświetlaczu, bo tak jak na przykład szóstka, samochód, który ja uwielbiałem, na przykład kamerę miała taką, że no wiocha, nie oszukujmy się. Tak. Nie miałem okazji jeszcze za bardzo zobaczyć, jak to wygląda tutaj, czyli pytam o system inforozrywki, o jakość kamery i Android Auto, Apple CarPlay, czy jest i czy jest bezprzewodowy. Jest bezprzewodowy. Czy cię złapię tutaj. Nie, jest bezprzewodowy, mało tego, mamy oczywiście ładowarkę indukcyjną, więc możemy sobie telefon odłożyć i korzystać czy z Android Auto, czy z Apple CarPlaya. System Mazdy nie jest dotykowy w ogóle, tak jak to jest w naszych innych modelach poza szóstą generacją. Potwierdzam. Obsługujemy go tylko za pomocą pokrętła. Natomiast wersję, w sensie korzystając z Apple CarPlay albo z Android Auto, możemy używać dotyku. Zarówno podczas postoju... Jak podłączę Androida na przykład, tak? Jest. Tak? Zarówno wtedy, wtedy jest dotykowy. Ale tylko menu Android Auto albo Apple CarPlay. Wtedy możemy nawet podczas jazdy, oczywiście musimy to aktywować na własną odpowiedzialność, możemy go używać podczas jazdy. Co do natomiast wyświetlacza, inforozrywka jest na tym samym systemie jak w Mazdzie CX-30, w Mazdzie 3, którą też miałeś okazję jeździć. Natomiast wyświetlacz jest większy, bo ma 12,3 cala. Jakość kamer według mnie bardzo dobra. Tu zaraz mogę Ci zademonstrować, jak sobie klikniemy, jak się już włączysz do ruchu. No, tutaj możesz spojrzeć, kamery też są rozbudowane, bo tak jak pamiętasz, w Mazdzie 3 była tylko przednia, 360, ewentualnie tylna przy włączeniu wstecznego. Tutaj również mamy kamery boczne, więc widać, co się dzieje przy kołach, więc też bardziej jest ten system rozbudowany. Kamery są w lusterku, tak? Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. To, co muszę też jeszcze a propos tego auta napomnieć, jeździłeś Mazdą 3, pamiętasz, że no, nagłośnienie w porównaniu z chociażby szóstką czy CX-5 naprawdę było jakościowo bardzo dobre.
No tu mogę Ci powiedzieć, nie będziemy tutaj może Twoim widzom puszczać i robić dyskoteki, natomiast musisz mi zaufać, że to jest jeszcze półka wyżej. Nie zaufam Ci, tylko to sprawdzę oczywiście, bo dla mnie Mazda 3 to jest wzór do tej pory, więc... No to jest półka wyżej. Według mnie, ja oczywiście jestem pracownikiem Mazdy, więc może dla Twoich widzów nie będzie to obiektywne, aczkolwiek ja też lubię, jak wiesz, słuchać muzyki, jest to dla mnie ogromnie istotne w aucie i no tutaj naprawdę jest no rewelacja. Nie są to tylko zresztą moje opinie, ale i klientów, którzy mieli okazję już tym autem jeździć. Nie miałem okazji jeszcze tego sprawdzić, bo tak jak wiesz, dopiero do niego wsiadłem, ale to będzie pierwsza rzecz, którą zrobię, jak będę miał ten samochód na testy i jestem mega ciekawy, bo liczę po prostu na to, że jest dobrze. Tu jest Bose, tak? Tak, nagłośnienie Bose, tak, 12 głośników, tak jak to jest i w CX-30 i w Mazdzie 3. Nie wiem, na pewno też kubatura wnętrza, jest to większa po prostu przestrzeń, więc to też na pewno ma na to wpływ, aczkolwiek wydaje mi się, że też coś tutaj jeszcze zostało bardziej dopracowane, bo różnica jest naprawdę odczuwalna między trójką a CX-30. Powiedzmy trochę o parametrach tego silnika, bo jeszcze o tym nie wspomnieliśmy. 500 Nm, 5,8 do setki, no tak jak już mówiłem, zasięg 63 km, hybrydowo, spalanie, możesz sobie zerknąć, jest to auto testowe, jeśli chodzi o spalanie... 16,4. Nie? Podzielić na 3, to daje 4,9. Teraz, aczkolwiek ono wzrasta, jak możesz zobaczyć, dlatego że właśnie mamy cały czas włączone to doładowywanie takie mocniejsze z silnika spalinowego. Już sporo się podniosło, nie pamiętam, ale nie było na pewno 1,3, 1,4, troszkę powyżej, ale już myślę, że te kilka procent na te tam parę minut, co zrobiliśmy, wskazówka, jeśli chodzi o naładowanie baterii, się podniosła. To, co też na pewno jest dla nas istotne i dla klientów, bo bardzo mocno na to zwracają uwagę, to ciągle mamy manualne przyciski do obsługi klimatyzacji. Tutaj, jeśli chodzi o wersję wyposażenia, jest to wersja Homura z 3 pakietami, czyli można powiedzieć, że wyposażeniowo już topowa wersja. Wersja Takumi, czyli jeszcze poziom wyżej z 4 dostępnych. Różni się tylko wykończeniem, jest to wykończenie jeszcze bardziej premium. Mamy wtedy prawdziwe drewno, jasną skórzaną tapicerkę. Na pewno będziesz miał okazję zobaczyć, na chwilę obecną jeszcze nie mamy takiego egzemplarza, żeby mógł Ci pokazać, jak wygląda, ale jeśli chodzi o samo wyposażenie, to już jest wszystko, co w tym modelu można mieć. Powiedz mi, czy ja dobrze gdzieś przeczytałem, że Wy macie w tej chwili 6-letnie gwarancje? Tak, zgadza się. W standardzie jest 6-letnia pełna gwarancja, co istotne. Jakie ograniczenie kilometrów? 150 tysięcy. Wcześniej było to 3 lata lub 100 tysięcy z możliwością rozszerzenia, natomiast była to ubezpieczeniowa gwarancja, teraz jest to pełna gwarancja 6-letnia lub do 150 tysięcy. To jest tylko do CX-60? Nie, do każdego modelu, jaki mamy w ofercie. No dobra, to teraz ciężkie pytanie, jeszcze nie o pieniądze. Mhm. Jakbym dzisiaj przyjechał, podpisał zamówienie, to kiedy mam szansę taki samochód odebrać? Na chwilę obecną jest to drugi kwartał 2023 roku, jeżeli mówimy o tej jednostce napędowej, czyli pluginie. Natomiast jeśli chodzi o diesla, produkcja grudzień, odbiór myślę, że okolice marca. To znowu myślałem, że Cię zaskoczę, a Ty mnie zaskoczyłeś, bo obstawiałem z 1,5 roku. Nie. Myślę, że taki maksymalny czas oczekiwania, bo to jest wszystko uzależnione od modelu, natomiast maksymalny czas oczekiwania to jest tak do 9-10 miesięcy na chwilę obecną. Oczywiście to jest pesymistyczny wariant. Jest zawsze spora szansa, że auto wyprodukuje się szybciej. Natomiast to wiadomo, my, jaką mamy sytuację na świecie, nawet producent nie jest do końca przewidzieć, co się wydarzy i co wpłynie na termin dostawy, więc tutaj myślę, że ten termin, który jest podany, jest naprawdę bardzo optymistyczny. Nie daje gwarancji stuprocentowej, że... Ale i tak nie jest źle. Dokładnie. Tu. Tak, tutaj. Mhm. Dobra, to pogadajmy o kasie. Mhm. Od jakiej kwoty w ogóle zaczyna się CX-60? W silniku plug-in, tu zawsze jest, jeśli chodzi o samą jednostkę napędową, 327 koni, tylko ze skrzynią 8-stopniową automatyczną z napędem 4x4, zaczynają się od 241 900 zł. Natomiast jeśli chodzi o diesla, ten słabszy o mocy 200 koni zaczyna się od 204 900 zł, brutto oczywiście. No ale idźmy dalej. Gdzie się kończy? Wszystko zależy od tego, jak go doposażymy, prawda? Natomiast mamy 4 wersje wyposażenia. Do każdej wersji można dobrać jeszcze pakiety wzbogacające wyposażenie. Dach panoramiczny, więc
wszystko tak naprawdę zależy, ile, w sensie co wybierzemy, ile pakietów dobierzemy i tak dalej. Jeśli chodzi o taką maksymalną kwotę, no to jest ona delikatnie powyżej 300 tysięcy złotych brutto. Dobra, powiedz mi, ja Mazdy znam, jeździłem takim samochodem, jak wiesz, więc powiedz mi, jak dla gościa, który jeździł Mazdą, co tutaj jest nowego, pytam o jakieś systemy, o jakieś funkcje, o jakieś pakiety, nie wiem, cokolwiek, co zaskoczy mnie, co jest po prostu u Was taką totalną nowością? Na pewno system, możemy sobie ustawić parametry kierowcy, wsiadamy do auta, pierwszy raz podajemy swój wzrost, auto dostosuje nam ustawienie kierownicy, fotela oraz ustawienie lusterek. Jeżeli to zapiszemy, potem jak wsiadamy, rozpozna naszą twarz i po prostu nam te ustawienia przywróci do takich, jak zapisaliśmy. Jest też system ułatwiający wysiadanie, czyli po zgaszeniu silnika kierownica nam się chowa, fotel odsuwa, żeby było nam łatwiej z auta wysiąść. Oczywiście monitorowanie martwego pola już było, natomiast teraz zostało zmodyfikowane na tyle, że działa nawet po zgaszeniu samochodu. Co jest fajne, że w przypadku wysiadania, jak zostawiamy auto gdzieś przy ulicy, jak będzie jechał auto z lewej, z prawej strony, czy rowerzysta, to też mimo, że silnik jest zgaszony, zapłon wyłączony, to chwilę po tym właśnie wyłączeniu auta taki komunikat na lusterku i dźwiękowy nam się pojawi, żebyśmy otwierając drzwi uważali, że coś po prostu obok nas jest. To jest na pewno nowość. Auto naprawdę jest genialnie wyciszone. Myślę, że tutaj naprawdę osoby, które bardzo na to zwracają uwagę, będą usatysfakcjonowane. No wyciszona Mazda to jest nowość. No, rozmawiamy. Nie, już trójka była. Tak, trójka CX-30 z każdym tak naprawdę liftingiem, nawet CX-5. Bardzo mocno pracowaliśmy na to, żeby te samochody wyciszać, aczkolwiek no wiadomo, że te pierwsze egzemplarze produkowane z technologii Skyactiv nie były może idealnie wyciszone. Ja nie uważam, żeby to było coś poniżej normy, aczkolwiek na pewno zdarzały się takie opinie, że samochody są średnio wyciszone, natomiast tu naprawdę uważam, że wyciszenie jest genialne. A powiedz mi jeszcze trochę o skrzyni, bo ja, tak jak już któryś raz mówię, wiesz, mając trójkę, ja ten samochód kochałem. Jeśli miałbym się do czegokolwiek przyczepić, to była to skrzynia, która na szczęście nie była żadną bezstopniówką, ale ona nie była zła, ale ona mogłaby być lepsza, o tak bym powiedział. Z takiej jazdy na co dzień tutaj, ja już mam jakieś swoje odczucia, ale mówię, to jest moja pierwsza jazda, więc swojego zdania jeszcze nie chcę wypowiadać. Jeździłeś tym samochodem więcej. Opowiedz mi trochę o tej skrzyni. Prędkość zmiany biegów jest naprawdę dużo szybsza w porównaniu do hydrokinetycznej 6-stopniowej, którą mieliśmy do tej pory, więc ta naprawdę prędkość zmiany biegów jest dużo, dużo szybsza niż to było wcześniej. Były takie opinie wśród niektórych dziennikarzy, że ta 6-stopniowa skrzynia hydrokinetyczna, którą mieliśmy poprzednio, mamy do tej pory w innych modelach, czasami tak się gubiła, zastanawiała. Moim zdaniem, na tyle co byłem w stanie jeździć tym autem, tego, że tak powiem, tej charakterystyki już przy tej skrzyni nie ma. Z pierwszych odczuć mogę to potwierdzić, zdecydowanie jest dużo lepsza, ale to muszę na pewno trochę. Nie, jasne, no wiadomo, trzeba troszkę dłużej pojeździć i sobie auto potestować, żeby można było jakieś. Nie wyroki. Pamiętam, jakie wady jeszcze były w trójce, których bym tutaj szukał, bo autentycznie ja z trójki zapamiętałem taką średnią skrzynię. Nie, że złą, ale taką po prostu nie najlepszą. No wiadomo, nie ma co porównywać, jeśli chodzi chociażby o prędkość zmiany biegów do skrzyni dwuskrzydłowych, no bo nadal to jest skrzynia klasyczna, więc oczywiście to nie jest tak jak 20 lat temu, też była bardzo mocno unowocześniana, chociażby teraz w nowej Mazdzie CX-5 modelowo 2022 znowu została poprawiona, także no ale nadal, jeżeli ktoś porównuje do skrzyni dwuskrzydłowej, jeśli chodzi o prędkość działania, no to nie będę twierdził, że to jest jeden do jednego to samo i że się ktoś tam czepia. No nie. Natomiast to coś za coś. No dobra, no to pokazaliśmy Wam ten samochód, że tak powiem, wstępnie. Ja oczywiście wszystkie słowa Michała sobie zweryfikuję, jak dostanę ten samochód na testy. Zobaczymy. Powiem tak, pierwsze wrażenie jest kapitalne. Jedyne co, spodziewałem się, że ten samochód będzie większy. Tak mi się przynajmniej wydawało z takiego, nie wiem, oglądania zdjęć, które, jak to pokazuje, nic nie znaczą. Bardzo czekam na test tego samochodu. Jeśli jesteście takim samochodem zainteresowani, to odsyłam tutaj do kolegi. Rabatu i tak Wam pewnie nie da, ale nie wiem, kawę może zrobi. Zapraszam, porozmawiamy. No oczywiście, że tak. No to Wam kawę załatwiłem, także Mazda Bołtowicz, Rosoła, Warszawa, Ursynów. Zapraszamy serdecznie, a ja czekam na Wasze opinie, bo na pewno wielu z Was ten samochód już widziało, więc jestem ciekawy, co o nim myślicie. I zapraszamy na
pełen test. Ja też zapraszam, oczywiście, tak jak już wspomniał Kamil, jeżeli jesteście zainteresowani, aby poznać szczegóły, odbyć jazdę testową takim autem, jestem do Waszej dyspozycji. Ze swojej strony chciałem podziękować Kamilowi za możliwość zaprezentowania. Mam nadzieję, że nie wypadłem tragicznie. No i co? Kamil, jeszcze ze swojej strony dodam, Kamil robi naprawdę kapitalną robotę, jeśli chodzi o testy aut. Więc subskrybujcie, dajcie łapkę w górę, dzwoneczek. Nie jestem youtuberem, nic nie robię związanego z YouTube'em, ale z tego, co oglądam, to tak chyba się mówi. Także dzięki, Kamil, za możliwość poopowiadania trochę o aucie. A kto będzie chciał znać więcej szczegółów, to tak jak wspomnieliśmy, zapraszam. Ja dziękuję za samochód. Dzięki za oglądanie. Jesteśmy inaczej. Do roboty! Pozdrawiam. Cześć. Trzymajcie się. Cześć.